się na amen, aby jemu się przygrzały. Z radyjka leciały nuty zasranego country, co mieszało się strajkotem w TV programu, na kondygnacji wypasionego sprzętu w szpitalu. Trafił do Disneylandu jadąc po pijaku, gdzie znalazł sobie posadę na połowę etatu. Chodził do psychiatry na tym czarnym dnie rozpaczy, z ręką, która spłonęła w szpitalnej spalarni. Zatrzymał wóz w świetle jakiejś latarni. Bóg każe za to, czego się nie da wyobrazić. Meksykanka Esmeralda bełkotała jak wariatka, gdy dostała czeka, widownia zaczęła klaskać. Na jej szyi wisiał medalionik z Matką Boską. Z nosu wyszły karaluchy oblepione ropą. Próbował ją dusić chory maniak religijny. Odparł aspiryn, miał telepatyczne przebłyski. Kiedy ocknął się po pociągnięciu za spust, stuknął jak z kreskówek Warner Brothers Pepper Skunks. Kiedy ocknął się po pociągnięciu za cyngiel, w pecynie był medic, bo w niej miał po kuli bliznę. Impuls mnemotechniczny to w pamięci kluczyk, natomiast mocna kokaina to przy tym miętusy. Ostre pazury, którymi dusi to fatum, zafundowały wieczność w piekle koloru szkarłatu. Tak się przedstawiała robaczywa autentyczność. Dwie noce w robocie z tą radiostacją dziwną. Zdemolowany gabinet przez apopleksję, pościg przebił czaszkę i się zatrzymał w hełbie. Przypadek ciekawy, niezdolny do empatii. Na Florydzie będzie popijał drinki na plaży, gdzie Mojżesz wyprowadził Izrael z niewoli. W głębi wyspy wszystko rosło tam jak diable czorty. Nasza pani nie zabrała miotacza harpunów. Pocisk przebił czaszkę i się zatrzymał w mózgu, absolutnie pozbawiając tego dramatyzmu. Z powykręcanymi rękami od artretyzmu, obok balkonika zgarbiona błądziła węgle. On zbliżał się ciężkim krokiem jak złe niedźwiedzie. Schizofrenik uzależniony od mocnych dragów, leczył się w zakładach przez malowanie obrazów. Kiedy ocknął się po pociągnięciu za spust, stuknął jak z kreskówek Warner Brothers Pepper Skunks. Kiedy ocknął się po pociągnięciu za cyngiel, w pecynie był medic, bo w niej miał po kuli bliznę. Impuls mnemotechniczny to w pamięci kluczyk, natomiast mocna kokaina to przy tym miętusy. Ostre pazury, którymi dusi to fatum, zafundowały wieczność w piekle koloru szkarłatu.